Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mazdi. Jesteśmy na serwerze Argentus, tutaj z Gidio Friends. Jako pierwszy chciał się tutaj wypowiedzieć Robin. Witam was wszystkich, drodzy widzowie. Przede wszystkim chodzi nam o administratora tego serwera, niejakiego Kowala. Dzisiaj podejmiemy ten temat. A mianowicie, dany administrator, Kowal, bierze łapówki od gościa, dokładnie wam podam nick, Filemona i Bank, przezywany na Argentusie Cichar, pewnie go wszyscy znacie, za to, że może grać na cheatach. Co się tyczy tych cheatów? Znalazłem te cheaty, znalazłem tą paczkę, wysłałem ją Kowalowi na GG, powiedział mi, że to jest zablokowane. Ja mówię nie, bo sprawdziłem. On do mnie nawika, nie? Chce film, nie ma sprawy, kurwa Leszek, chcesz film, masz film. Bo tak go będę nazywał w tej chwili, nie? Nagraliśmy z kolegami film, czy to działa, wysłaliśmy mu to. Do dzisiaj tego nie zablokował. Wczoraj do niego napisałem na GG, co z tym pan ten zrobił, co z tym filmikiem, czy da radę to jakoś naprawić, a jak nie, to nie chociaż permy wali tym, to grają na tym, rozumiecie, ludzie? To mi dzisiaj ładnie odpisał, nie? Że taki klient jak ja, to nie powinien w ogóle żyć jego podatków. Przedstawiam się, mam 48 lat, jestem na rynku. I tam mnie wyzwał od ścierek i takich innych wynalazków, nie? Oczywiście ja z kulturką mu odpisałem, nie? Że nie zniżę się do jego poziomu, miło go pozdrawiam i że zachowuje się nie kulturalnie jak admin serwera. I co wy na to, ludzie, byście powiedzieli? Po prostu admin jest zwykłym frajerem przekupnym. Proszę o głos kolegów. To teraz może ja powiem. Z mojego punktu widzenia, gdyż gram tutaj niedługo, zauważyłem, że na serwerze zaczęły się dziać takie rzeczy jak oszustwa, jakieś przekręty. Nie podoba mi się to w ogóle. Nie wiem, to chyba Filemon, tak? Dobrze mówię? Tak, Filemona. Filemona, no. Filemona oszukuje wraz z tym GM-em. Oni jedna jedzie na cheatach. A on po prostu to popiera i jeszcze bierze za to jakieś pieniądze. Co w ogóle nie powinno mieć tutaj miejsca, nie? No w sumie to tyle, no bo ja tutaj długo nie gram. A nie chcę grać też, bo no przez to właśnie. I nie chciałbym, żeby to więcej się już nie przydarzyło. Także no ten film też ma na przesłanie to, żeby usuwać graczy, a nie jeszcze sprowadzić na ten serwer. Także dziękuję. Ja jeszcze słówko, jeżeli mogę, tak? Robin. Niejaki ten właśnie Filemona, nie wiem co to jest za program, ale z jednego szmaragda, to jest tutaj forma płatnicza, robi 4000. Nie wiem jak to robi, ale na pewno to robi. I na to administrator też przymyka oko. Dziękuję. No to może ja teraz się wypowiem. Jako, że niedługo też gram, około 2 tygodni, ale zauważyłem, że Filemona właśnie strasznie czytuje. I nigdy nie widziałem, żeby admin popierał to, żeby użytkownik hakował sobie, znaczy leciał na cheatach i tak dalej, tak? Bo w sumie on to popiera, jeśli bierze od niego pieniądze za to, że on sobie cheatuje. W mojej to strony chyba to wszystko. Jeszcze ja dodam, Robin z powrotem. Jakieś 2 tygodnie temu akurat biłem się z tym całym Filemonom. Wleciał Kowal, wziął mnie do siebie na TS-a do góry i się pyta, dlaczego bije jego gildię Hultai. No to mu powiedziałem, gra leś na cheatach, to go bije, nie? User joined your channel. I była taka okazja, że wiadomo, no znaczy na cheatach bije, to wiadomo, że mówiłem, co mi robi. I Kowal wszedł na mojego woja. I jak zobaczył, co klient robił, to go wtedy chciał, czy nie chciał, go musiał zbanować, bo ja byłem z nim na TS-ie. Dał mu bana na 3 miesiące. Po tygodniu dostał UB. Popłać. Dziękuję. Teraz witam serdecznie. Teraz mówi z tej strony Sławek. Bardzo znana osoba na serwerze, ponieważ gram od początku na tym serwerze. Oczywiście z przerwami. Może niektórzy gracze będą kojarzyć moje postacie jak Krumcia, Psychohidan i te inne zmianki.
Napisałem grzecznie do Kowala sytuację, dlaczego ja powiem inaczej, czemu Cichar gra na cheatach. To on powiedział, że naprawiamy jakieś tam zabezpieczenia, no to powiedziałem, że po co ludzie kończyć grę i mam tu gildę założoną. On do mnie, mnie to kurwa gówno interesuje, jak chcesz to spierdalaj. Przepraszam, jeśli tak ma administracja się odzywać do użytkownika, który opłaca jeszcze dodatku ISA, bo wydałem ładnych parę tysięcy złotych i ma jakiś, za przeproszeniem, dzieciak mi mówić, co ja mam, co. Nie umiem tego wypowiedzieć, bo po prostu już nie chcę tego pana poniżyć, ponieważ ten pan się zachowuje jak dziecko niepełnosprawne. Chociaż dziecko niepełnosprawne lepiej się wychowa niż takiego człowieka. Jak myślicie, szanowni publiczność, że serwer długo potrwa? Nie, ponieważ jak to ty robisz, weźmy ten tydzień, 2 tygodnie męczy się, żeby EQ zrobić, a taki ma od pozwolenie od administratora. Współwłaściciela, bo teraz głównym administratorem jest Andrzej, że może używać cheaty. Jeśli jak on może używać cheaty, no to przepraszam, rok temu tutaj grało ponad 800 do 1000 ludzi, a teraz w weekend maksymalnie, jak ostatnio widziałem, to było 140 parę osób. Od tego proszę odjąć jeszcze sklep. Dla mnie to jest po prostu czysta patologia. Sorry, ale. Kowal, nie mam nic do ciebie, ale weź się z statku, bo jak będziesz tak dalej robił, no to tracisz ludzi i serwer padnie. Ja dziękuję, ja mam tyle do powiedzenia, bo jakbym się nakręcił, to na pewno ten film potrwa po około 3 godzin, a na pewno widzowie nie lubią oglądać YouTube, tego streszczam się na szybko. Zastanówcie się ludzie, czy warto tutaj w ogóle zacząć grę. I ja bym po prostu skończył grę, tylko po prostu mam tutaj gildię, mam tu swoich ludzi zaufanych, między sobą pomagamy się, gildia jest zgrana, nie jesteśmy żadnymi złodziejami, nie jesteśmy cheaterami i zawsze jak expimy, to expimy legalnie, bez żadnych nielegalnych oprogramowań. Dziękuję. X-Miss, XQ Mister. To jeszcze ja dodam, Ja panie również Felix, dziękuję. najmłodszy tutaj z was, ja to nawet na GG mam nick na kurwiator hakerów, bo ja nie cierpię cheatów. Dziękuję, to wszystko. Także kończymy powolutku ten odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku z serii Argentus i pozdrawiamy całą gildię Friends. Jeżeli nas nie zbanuje, Kowal, za free, No do właśnie, końca. papa, do widzenia, cześć. Cześć.